Pomysłodawcą tego odcinka jest Iza. Link do jej Insta macie w opisie. Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym zadać pytanie, o której prawdziwej nazwie firmy wiedziałeś przed tym filmem? Addiction od początku serialu miało już czterech właścicieli. Pierwszym był szef Oskara, drugim Marta, trzecim był Krzysiek, który miał udziały, a czwartym jest Arek. Pub tak naprawdę istnieje i jest wynajmowany na potrzeby serialu. W rzeczywistości nazywa się Opium Music Club. Scarface był wynajmowany na potrzeby serialu. Tak naprawdę nazywa się Avenue Music Club. Scarface 2.0 jest wynajmowany, a tak naprawdę nazywa się Klub 30. Hostel Kasi jest wynajmowany na potrzeby serialu. Realnie nazywa się Mundo Hostel. Hotel Witka jest wynajmowany na potrzeby serialu. W rzeczywistości nazywa się Hotel Rubinstein i jest to czterogwiazdkowy hotel. Niestety na temat firmy Alexa nic nie znalazłem, ale zapewne też jest wynajmowany i znajduje się tam jakieś biuro. Szkoła tańca Seby i Ali jest wynajmowana na potrzeby serialu. Tak naprawdę znajduje się tam szkoła tańca i fitnessu, a nazywa się Sampre Taniec i Fitness.